Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 6 września w parafii Matki Bożej Królowej Polski rozpoczną się misje święte. To jest czas, w którym Bóg chce dotykać ludzkie serca swoją miłością i miłosierdziem. Rekolekcje te poprowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra z Radomia, której mam przyjemność być dyrektorem. Chcę zaprosić Was, drodzy parafianie, na ten czas, na spotkanie misyjne. Naszą przewodniczką w tym czasie jest Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji. To wizerunek, który powstał na specjalne zamówienie świętego Jana Pawła II, który rozumiał, że zaczyna się w Kościele nowy czas, który trzeba oddać Matce Bożej, aby ona poprowadziła nas do Jezusa. Potrzebujemy teraz tej nowej drogi, nowego otwarcia w tym szczególnym, trudnym czasie, jakie przeżywamy. Zapraszam więc, byśmy przyjęli wprowadzenie gwiazdy nowej ewangelizacji do Jezusa podczas spotkań misyjnych. Od 6 do 13 września zachęcam do zapoznania się z programem. Będziemy więc przyjmować dar Słowa Bożego. Słowa Bożego, które mówi nam przede wszystkim o tym, że Bóg działa w Duchu Świętym. Pozwólcie, że przeczytam Wam jedno zdanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus zawołał z mocą: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie. Powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. W czasie misji świętych będziemy odkrywać więc i przyjmować na nowo dar Ducha Świętego. Chciałbym właśnie, by światło, które zapalę teraz, światło świecy naszej misyjnej, mówiło nam właśnie o Duchu Świętym, który jest mocą prowadzącą nas do nowego życia, oraz o Chrystusie, który jest światłem świata. Niech w tym świętym czasie prowadzi nas światło Chrystusa, światło Słowa Bożego, światło Ducha Świętego, abyśmy poznali, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga Ojca. Zapraszam serdecznie na misję świętą. Zapraszamy na misję świętą. Modlimy się za Was. Błękitna płynie, może brzmieć to jak bzdura, ale to prawda akurat. Bo w tobie płynie, błękitna płynie. Po okrutnych torturach sprawił to Jeszua. Bo w tobie płynie.